12 czerwca 2015 roku młodzi ludzie z wielozawodowego zespołu szkół w Zatorze wcielili się w rolę uczniów ekspertów i dokonali analizy i porównania dwóch rynków pracy w Polsce i w Niemczech. Grupa uczniów przygotowała również pytania dla osób spoza projektu i przeprowadziła na terenie Zatora uliczny quiz na temat wiedzy obydwu rynków pracy. Przechodnie otrzymali gadżety za aktywny udział w quizie. Aktywny udział w projekcie wzięła też grupa uczniów z gimnazjum z Zatora pod opieką pani Małgorzaty Bernowskiej. Zrealizowany projekt był częścią akcji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Udział w projekcie miał zachęcić młodych ludzi do zastanowienia się nad wyborem własnej drogi zawodowej i podkreślić rangę nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego. Witam serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby przedstawić wyniki realizacji projektu, nad którym pracujemy już miesiąc. Wybraliśmy temat projektu Perspektywy zawodowe, znajdź pracę z niemieckim. I serdecznie dziękuję wszystkim aktywnym uczniom, którzy doprowadzili do końca ten projekt. I tutaj z wami się podzielą swoimi wynikami. Zawiedź plus myśl na studiec. Zawiedź plus myśl na studiec. Zawiedź plus myśl na studiec. Dukas myśl. Wszyscy uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji projektu, otrzymali nagrody sponsorowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się od pani Aleksandry Kosowskiej, jak można samemu założyć własną firmę i jakie wsparcie czeka ich od programu Swiss Contribution. Nazywam się Aleksandra Kosowska, jestem specjalistą do spraw edukacji szkoleniowej poradnictwa u nas w Polskiej Agencji Rozwoju. Oprócz starszy, o których opowiadała wam moja koleżanka, mamy wam w sumie do zaoferowania także coś takiego jak dotacje na rozpoczęcie swojej własnej działalności. W zależności od tego, ile chcielibyście uzyskać pieniędzy, możecie dostać od 20 do 40 tysięcy złotych na rozkręcenie własnego biznesu. I to jest maksymalnie 70% tak jakby całego projektu. Uczniowie spotkali się również z trenerem, panią Martą Spisak, która przeprowadziła z nimi sesję coachingową pod tytułem Język środkiem do celu. W dniu 17 czerwca grupa uczniów z technikum udała się pod opieką pani Izabeli Łysek na wycieczkę do Krakowa, do firmy IBM zajmującej się m.in. usługami biznesowymi, informatycznymi oraz księgowością. Po dniu pełnym wrażeń uczniowie w godzinach popołudniowych wrócili do szkoły, pełni nadziei, że również im w przyszłości uda się podjąć pracę w takiej firmie jak IBM.